Siema widzowie z tej strony, Andrzej Zambiaczek, witam was dzisiaj jako pingwin, tak, gdzie jestem moi drodzy pingwinem i witam was w nowym odcinku Stepania do graczy na moim kanale. Jesteśmy na moim serwerze na speedhc.pl, jest na godzina 22.30, na serwerze jest 215 osób, także mega dużo, więc zapraszam wszystkich do grania, moi drodzy, speedhc.pl. Jak ktoś jeszcze nie zaczął edycji, to wbijajcie, bo są drop case'ów jest i takie inne po prostu rzeczy, więc myślę, że fajnie zagrać teraz podczas tej pandemii. Z jakimiś znajomymi, czy coś w tym stylu, założyć gildię i sobie po prostu miło spędzić czas. W tym odcinku, moi drodzy, standardowo macie do wygrania rangę Ultimate. Jedyne, co musicie zrobić, to zostawić subskrypcję, łapkę w górę z dzwoneczkiem oraz napisać w komentarzu, moi drodzy, swój nick, z jakim gra się na SpeedHC, z dopiską hashtag gramy do końca. Także wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania, na razie i yo, pozdro! Dobra, moi drodzy, więc tepam do pierwszej osoby, zobaczymy, gdzie ta osoba mnie tepnie, czy będą te jakieś nogi. Tepnęła mnie w swój kubo i dobra, całkiem spoko, tepnęła mnie na 85 poziom, więc zobaczymy, jak tu, moi drodzy, uda się wyklepać. Jest to Itzkrysik z gildii ONP, ma 1100 rankingu, ja w ogóle mam 1000 rankingu, jestem na swoim multikoncie, nagrywam to ze swojego multikonta, no bo jak wiadomo, na Zombiaczku, moi drodzy, mam właściciela i ciężko by się taki odcinek nagrywało, bo musiałbym wyłączać Vanisha, musiałbym takie inne rzeczy włączać, tutaj jestem na multikoncie, no i zobaczymy, czy takiego typu uda się tutaj nam sklepać. I Skrysik na kuboidzie nie mają bacona, więc całkiem spoko. Ale gościu zjadł drugiego koksa pod rząd, co mi się trochę nie podoba, bo może sugerować, że gościu ma tu jakąś dobierkę czy coś takiego. Ja na całe szczęście mam przy sobie 5 rzucaków. Dobra, zjem sobie tego koksika i zmienię sobie od razu widzowie seta, ponieważ te sety szybko padają, no bo są to żelazne sety. Dobra, lecimy, moi drodzy, z ziomkiem. On ma jednego koksa, w sensie mam przewagę nad nim w regence. Tak, on ma tu dobierkę, zobaczcie, on próbuje uciec. Gdzieś ucieka, aha, z żółwika wybiegł. Wybiec z żółwika, ziomek. No, mam nadzieję, że on nie będzie uciekał, bo ja itemy mu i tak oddam, bo ja nie potrzebuję tych itemów z graczy mojego serwera, no bo to było trochę głupie, gdybym, wiecie, itemy z graczy swojego serwera zabierał dla siebie, skoro ja i tak te itemy mam po prostu, wiecie, a z GM-a, można tak powiedzieć. Sobie wziąłem trochę kejsików i otworzyłem. No dobra, gościu jedzie na refilach, nie jest jakiś mocny, go tutaj strefuje, ale teraz gościu mnie zestrefował, więc moi drodzy, jemy sobie szybko refila i zobaczymy, czy tego typa, przepraszam, tak tab często klikam, ja tak z przyzwyczajenia zawsze klikam tab, wiem, że to dużej ilości osób przeszkadza, bo piszecie w komentarzach, no ale tak z przyzwyczajenia po prostu mam. Dobra, gościu, czy ty giniesz? Je koksika, dobra, ziomek je koksika, czy on tam ma jakąś beczkę? Nie, nie ma tam żadnej beczki, dobra, żeby nie polizać. Gdzie on ucieka? Ziomek, gdzie ty uciekasz? Dobra, szybko speedzika sobie kupimy i lecimy z typem. W ogóle zobaczcie, jakiego ma kuboid zabezpieczony ten gościu. Dobra, jest moi drodzy, ten, jest beczka tego ziomka. Gdzie on rzucił perłę? Nie, nie wyrzucił chyba perły do góry. Dobra, to wbijam na dół do niego do beczki. O nie, najgorzej po prostu, najgorzej. Po prostu, moi drodzy, najgorzej, zobaczcie to, on jednak tą perłę gdzieś wyrzucił do góry. No dobra, spróbujemy zrobić pajączka. Zaczęcie uda mi się zrobić jak... No dobra, nie uda mi się zrobić żadnego pajączka. Prawdopodobnie ten gościu, jeśli tutaj przyjdzie, to on będzie mógł się dobrać. A nie, rzuca perę, moi drodzy. Rzuca ten perę typek. Dobra, wbił się do mnie. Nie wiem, czy on ma seta zmienionego. Może zapomniał zmieniać seta. Czy on jest na koksie? Tak, on się dobrał. Dobra, gościu się niestety dobrał, chociaż... Chociaż je refile, więc właśnie nie wiem, czy on się dobrał, czy się nie dobrał. Jeśli się nie dobrał, no to byłoby spoko. A jeśli się dobrał, no to lipa, że tak powiem. Jeden refil mu powinien zostać jeszcze. Dobra, ja mam jednego refila, on ma też refila. Dobra, czy on jest po prostu dobrany, tak mi się wydaje. Musiał się dobrać gościu, bo... Nie, banio padła. Dobra, zginął, ja pierdzielę. Ale na farcie, moi drodzy, to wyszło. O kurde, no teraz to, moi drodzy, na mega farcie to po prostu wyszło. Ja tego jego itemków tutaj nie będę brał, bo ich po prostu nie potrzebuję, tylko jakiś kill off i tak dalej. Oddajmy mu to, on tam nie pisze na PW, czy oddam mu item, no czy jasne, że mu oddam itemy, jak każdej osobie oddaję itemy. Łuk mu oddamy, jego główkę mu oddamy, wiaderko mu oddamy i żelazo mu oddamy i tego sycika mu oddamy. No dobra, to tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego typa. Zobaczymy, gdzie mnie ziomek tepnie. Aha, dobra. Tepnęli mnie, moi drodzy, do swojego żółwika. Ociek, panie. Tepnęli mnie, moi drodzy, do swojego żółwika. Jest ich tutaj trzech, no to rzucam rzucaczka sobie. Od razu wysadzimy im tutaj, żeby nie mogli mnie zakoblować. A to skubańce, a to skubańce. Pana właściciela będą tutaj tepać, kurde, w żółwik. O, laga ma ziomeczek, zajebiście. Trochę chamsko go zabijemy. Aha, ja przecież ja do tego gili przed chwilą tepałem. Ja do tej gili, moi drodzy, przed chwilą tepałem. I tak ten Itzkrysik, tak? Ja pierdzielę, no to widzowie, masakra. Ja w ogóle chyba bez butów tepnąłem. Nie wiem, czy się dacie, bez butów tepnąłem, ale to jest... Zaraz. A nie, to jest jakaś ich sojusz. O Boże, naprawdę? No to ten Itzkrysik jest po prostu frajerem, że tak powiem. No bo zobaczcie, przed chwilą do niego tepnąłem.
był tam, teraz musiał mnie z sojuszami po prostu ternąć, bo jest taki po prostu słaby. No dobra, rzucę im jeszcze jednego rzucaka, rozwalimy im to za karę po prostu, że tutaj, nie wiem, sojusze biorą, wszystkich biorą, żeby mnie tylko i wyłącznie pokonać. No trochę słabe zachowanie z ich strony, nie ma co ukrywać. Dobra, zjem sobie koksa. I zmienię, moi drodzy, sobie szybko secika. Cyk, secik zmieniony. Dobra, jest, moi drodzy, elegancko secik zmieniany, więc zobaczymy, czy jakoś tutaj się typa, któregoś z tych typów uda sklepać. Chociaż nie wydaje mi się, żeby udało się jakoś ich tutaj sklepać, chociaż czy typ ucieka? Ach, myślę, że może by polizał, ale niestety nie polizał. Dobra, jeszcze jeden rzucaczek za karę. Za karę im po prostu ten kuboid niszczę. Dobra, zniszczę mi tutaj kuboida. Czy ziomek ucieka? Wiecie co? Ja bym spróbował, czy tu jest jakaś drzewkarka albo coś takiego. Ja mam dwa miecze, bo nie mam za breakingiem miecza. Nie, nie mam żadnej drzewkary, kurde. Mam 6, moi drodzy, 6 refili. Ja muszę to jakoś taktycznie rozegrać teraz, tylko no właśnie. Czy któryś tu z nich przyjdzie do mnie? Nie, żaden chyba z nich nie przychodzi do mnie. Patrzcie, tu jest ziomeczek. Dobra, siema, Byniu. Może ci jakoś uda się sklepać, nie wiem, gdzie jego koledzy poszli. A, już są przy mnie, no dobra. To kurde, kim na dziurę, że tak powiem. Bambusą, no bo to no kijowo, po prostu w trzech mnie tutaj tepnęli. A widzę, że to obojętnie, czy to mój serwer, czy to Dragon, czy obojętnie jaki inny serwer, to i tak po prostu ludzie wrzucają i tepają w nogi. No zobaczcie, czterech typa, czy tam pięciu nawet, bo jeszcze tam ten Steve'ek był. Masakra. Podoba mi się, że Gilia gra w tak liczny sposób, ale no, że takie nogi ten i takie rzeczy robią, to tak trochę słabo po prostu z ich strony, no. Dobra, nie mam już nic, widzowie, nie będę nawet uciekał. Rzucę, nawet nie zdążyłem rzucić rzucaka, gościu miał 8 serc, jak mnie zabił. No dobra, typamy, moi drodzy, zaraz do kolejnej gildii. Tylko muszę sobie itemki zdobyć, czy już case'y sobie otworzę. No, to typamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego typa, który zaakceptował mnie dosłownie w chwilę, że tak powiem. I tepnął mnie na wyrównaną klepę, w sensie na wyrównaną klepę. No tepnął mnie, moi drodzy, na równy teren, co mi się po prostu podoba. Najgorsze jest to, że po prostu nie mam, widzowie, puncha, bo punch mi się nie mam, no po prostu skończył mi się punch. Żadnego puncha nie mam w kicie ultimate'a, przez co no nie mam tego puncha, tak, o to mi chodzi. No dobra, ale spróbujmy jakoś tą bestię po prostu pokonać, może się jakoś uda tego ziomka sklepać czy coś takiego. Byłoby na pewno fajnie, gdyby się udało go pokonać. Zobaczymy jak to będzie, nie wiem ile ma przewagi nade mną sekund w regence. Aha, on zjadł koksa, to dziwnie, że gościu zjadł koksa tak pod rząd. Dosyć zabawnie, że tak powiem. Dobra, zjem sobie koksika na szybkości, cyk. Koksik jest zjedzony. No i spróbujmy tego typa jakoś dojechać. Dobra, zmienię sobie seta, mam na czerwono tego seta. Gościu może zapomni o zmianie seta, tylko... A nie, jednak nie zapomni o zmianie seta. No to kurde, szkoda, że nie zapomni o zmianie seta, bo no, gdyby set mu padł, to może jakiś killek by tutaj łatwy wpadł. A tak to dupa, po prostu tak to dupa i raczej killa łatwego niestety nie będzie, ale... Kurde, ten gościu, wam powiem, widzowie, że dobry jest, zobaczcie to, no gość jest naprawdę dobry. Nie ma co mu nic ujmować, bo hit za hit mi wchodzi w niego. Oj, teraz jakaś strefa mi ładna, fajna weszła. No i wykorzystał to, że ma łuk. Ja niestety łuku nie mam, co mi się nie podoba za bardzo, bo on może mi uciec, ja mu nie mogę uciec. Dobra, 3 serca, żebym nie zlizał. Było blisko, ale na szczęście się udało. Dobra, rzucam perłę, kurde. Ty, widzowie, bo on jest dobry, ten gość jest naprawdę dobry. Nie ma co nie mam co powiedzieć, bo jest po prostu dobry. Jest ode mnie na pewno lepszy. Więc jeśli zginę, to... Znaczy, jeśli zabiję tego typa, to będzie to, moi drodzy, po prostu jakiś utrzęść albo coś takiego, no bo nic innego. Naprawdę nic innego. Dobra, odknokam sobie go i sobie zmienię seta na szybkości. Dobra, to było mądre. To było naprawdę mądre. Stąd zjadłem też, żeby go odknokać, zmienić seta. Nie wiem, czy on na refilu? Nie, koksa zjadł. Dobra, zjadł koksa, to ja testuję koksa. Mam nad nim przewagę, tylko on w każdym momencie może po prostu uciec, odpunchować się 2-3 razy punchem i jestem w ciemnej dupie, że tak powiem, bo po prostu nie mam tego łuku, tak jak już wspomniałem wcześniej, co jest... Ale zobaczcie to, no ja z gościem lecę hit za hit, naprawdę. Nie, jeszcze wrzucię miecz. Ja cię pręc, oddał mi miecz, dobra. Spoko, Byniu, dzięki wielkie, że mi oddałeś miecz, ale miałem swój zapasowy, bo ja mam miecz bez unbreakingu, przez co mam dwa miecze po prostu przy sobie, ale dobra, dzięki wielkie, stary. Dobra, kurde, ostatni refill, w sensie ostatni refill mi został, typek nie wiem ile ma refill jeszcze, ale ucieka, gościu, no nie, ja nie chcę, żeby on uciekał, kurde, niech się klepie do końca, ja mu oddam itemy przecież.
No i zabiłem go, widzowie. No i go zabiłem także elegancko, miałem jeszcze innego refila. Gościu już nic nie miał. Ja go tutaj tepnę, żeby oddać mu itemki. No dobra, widzowie, to zostawcie tej łapeczkę w górę, suba i dzwona. I zaraz tepamy do ostatniej osoby. Dobra, moi drodzy, taki Zenek TM napisał na czacie: kto do mnie tepnie pierwszy z koksem, to tepam do Zenka TM. Zobaczymy, gdzie mnie Zenek tepnie. Pewnie będą to jakieś nogi, no właśnie, tak jak myślałem. Ale nie wiem, czy on się spodziewa tego, że ja mam po prostu tutaj rzucaka przygotowanego. Siema, Zenek, co tam u ciebie, Zenek, słychać z gili F1? Dobra, gościu tu, moi drodzy, formułą jeździ. Moi drodzy, tepnąłem do wyścigowej gili, że tak powiem. No bo gili F1, no to formuła. Czekajcie, info F1. Sprawdzę szybko, jakie mają rozwinięcie. Uważaj na neta. Boże, dlaczego F1 uważaj na neta? Co to znaczy uważaj na netę F1? Ty, nie rozumiem, widzowie, o co chodzi z tym uważaj na netę F1. O Jezu, ja nie naprawiłem seta na sobie. Ty, ziomek, gdzie ty się dobierasz tu, skubańcu? O ty, rudy skubańcu. Ale żony, ja tu, widzowie, skrzynkę na dobranie się? Ja cię kręca. Ale rus, ale lamusiaki. No nie, jeszcze jakiś jego kolega przyszedł. K1 Freeze. K1 Freeze. K1 Freeze, widzowie. No dobra, no to mamy tytuł odcinka. Tepnąłem do gildii Freeza w Minecraft. Ja pierdzielę. No ale że gościu, widzowie, Manik F1, jeszcze Freeze. Ty, no widzowie, to jest jakaś gildia po prostu fejmów, można tak powiedzieć. Po prostu no wiecie, co mi chodzi. No tutaj Formuła 1, tutaj K1 Freeze, że tak powiem. I takie, wiecie, znane rzeczy. O, to mi chodziło po prostu. No dobra, spróbujmy sklepać tego zioma, kurde, tylko nie wiem, czy się uda go sklepać, bo no to jest właśnie, mam powiem, to jest ciężkie, jak się klepie dwóch na jednego. No bo jednak wiecie, te sety wam szybko padają, bo to są żelazne. Dobrze, jeszcze stręży nie ma, bo tak bym to w ogóle prawie szans nie miał, bo te sety to już w ogóle by mi na strężu padały, jakby w dwóch mnie klepali. Ty, no nie wiem, widzę, rzucę jeszcze rzucaka, mam w ogóle 8 rzucaków przy sobie, goście sobie na mnie rzucaków, które zarobią. Padło mi coś, widzowie, bania mi padła i zmienię sobie seta na szybkości. I to jest sobie dobra taktyka, jestem ciekaw, czy oni tu do mnie przyjdą. Mam nadzieję, że jakoś... Ej! Kurde, ja pierdzielę. Nie, co ja odwaliłem? Masakra, widzę. Masakra. No dobra, widzę. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam jutro na odcinek. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i na razie.